Cześć, witajcie. Dzisiaj test sprzętu i balkonowe łączności z mojego nowego miejsca. Przez chwilę tutaj będę i dorobiłem się w końcu balkonu, na którym mogę zainstalować antenę. No i chciałem to wszystko sprawdzić, tak jak wam ostatnio pisałem. Zrobię sobie takie małe odświeżenie sprzętu, przetestujemy to wszystko, zobaczymy jakie warunki antenowe tutaj są w tej lokalizacji. No może być słabo, bo jak widzicie tutaj biegnie linia energetyczna, ale w końcu mam balkon, także sam jestem ciekaw. Tam na wprost jest Las Kochłowicki, bo znajdujemy się właśnie w Chorzowie Batorym. Tam jest moje miejsce biegowe, piękne tereny. No gdzieś 2 km stąd jest tam park krajobrazowy, tak zwane uroczysko Buczyna, gdzie biegam, gdzie spaceruję. Ostatnio kolega Paweł, Stefan Natalia 9, Paweł Jadwiga aktywował tam właśnie park krajobrazowy. No i większość łączności będę prawdopodobnie robił z tamtego miejsca, gdzieś tam będę biegał, no ale dziś, korzystając z okazji, pierwszy raz zainstaluję się na balkonie. Kupiłem sobie w ogóle nową wędkę do zrobienia takiej, znowu takiego ala rybakowa. Nawiniemy trochę linki, zrobimy taką antenę, no i zobaczymy, co usłyszymy i czy ktoś nas usłyszy. Tutaj, jak widzicie, stacja ładowania. Tutaj ładują się moje ręczniaki, no bo las to wycieczki z radiem, przemienniki, lokalne łączności, także Bao, Jesu, i tutaj ładuje się też akumulator do radia KF-owego, do Siegu, Ksiegu, nigdy nie wiem jak to prawidłowo wymawiać. No i tutaj jest nowa wędka, także zaraz się tutaj rozłożymy i zainstalujemy. Torba krótkofalowca, nie? Tam jest dosłownie wszystko. O, nawet mam antenę do UKF-u na jakieś aktywacje. A tutaj już jest cały zestaw. O, sorry, tutaj jest cały zestaw. No, między innymi baluny do rybakowa i do Longwire'a 9141. Także zaraz sobie to wszystko zainstalujemy. No a pogoda dzisiaj jest przepiękna, przepiękna. Pierwszy raz w normalnych warunkach, choć ja lubię te takie dzikie. Muszę aż do domu wejść tą wędką. Zobaczcie jaka wędka, 6-metrowa wędka z Decathlona. No i spróbujemy sobie nawinąć zaraz trochę linki. Słuchajcie, ta końcowa, czyli ta szczytówka chyba tak zwana, no to ona się nie nadaje, żeby tu cokolwiek nawinąć, dlatego zrezygnujemy. Tu jest bardziej taki solidny kolejny element, bardziej wytrzymały i sztywny, no to stąd zacznę, zobaczę ile mi się uda nawinąć tego. To zajęcie wymaga cierpliwości i wytrwałości. Taki kręciołek by się przydał. Jasne, mógłbym oczywiście, najprościej by było zarzucić gdzieś na drzewo ten jeden koniec linki, przymocować go z drugiej strony, no i mamy rozwieszoną antenę, ale akurat tutaj takie warunki mam, a chciałem przetestować sobie właśnie rybakowa, czy w ogóle coś z tego będzie, także nawijamy dalej. Powiem wam, że zarąbiście się to udało nawinąć, prawie 20 metrów tu tego przewodu miałem. Nieźle, nieźle. Tak to wygląda, widzicie? I tam to leci do końca. Proszę, po krótkim boju z linkami, antena zamontowana. O, zobaczymy jaki będzie efekt. To teraz instalujemy stanowisko radiowe. No to wszystko zainstalowane, stanowisko radiowe gotowe. Słuchajcie, jak król dzisiaj, jak król. Ja nie mogę, normalnie siedzę sobie na krzesełku na balkonie. Za oknem piękna pogoda. Radio rozłożone, antena zainstalowana. I robimy zaraz test, jeszcze wam to pokażę tutaj. O, proszę, tutaj już papierowy lok przygotowany, czyli klasyka, balun 4.1, przekładnia właśnie 4.1, no moje radio,
akumulator 9 amperogodzin pojemność i no i co? I antena, nasz rybakow, który tutaj jest przymocowany i zobaczymy, co tam słychać na pasmach. Co tam słychać na pasmach? Tylko sobie wystroimy radio. O, nawet nie musiało zbyt długo stroić. Nie wiem, czy to wszystko widać. Ale tutaj w tym przedziale mam rzeczywiście wycinku tego zakresu, mam naprawdę bardzo fajny SWR. Dobra, próbujemy coś pokręcić gałą. O! Już się wystraszyłem, a tutaj kolega z Polski na 20 metrach. Także zaraz spróbujemy się dowołać do niego. No to tak jest, wiesz, wszystkie rzeczy dobre są często jak. O, dzisiaj może złożymy życzenia, no bo mamy Wielki Piątek, więc jakieś życzenia świąteczne pewnie pójdą w eter. Zawsze rady krótkofalowców na wagę złota, nie? Zawsze warto się dowiedzieć o antenach, o radiach, o prowadzeniu rozmowy krótkofalarskiej, nie? Także spróbujemy. Kolega pewnie zaraz skończy albo i nie. O, flora, fauna, jakaś aktywacja. Sierra Papa Nine, Romeo Bravo Lima. Okej, Roger, tu Stefan Paweł 9, Roman, Barbara Ludwik, witam cię serdecznie, Maciek z tej strony, moje QTH to jest Chorzów Batory, także miło cię słyszeć, raport dla ciebie, czwórka, proszę jeszcze raz powtórz raport dla mnie, jakbyś mógł znak powtórzyć. Stefan Paweł 6, Olga Paweł Zosia, łamane przez 6, tak? Tak, dokładnie. Super, wszystko odebrałem. Dziękuję ci bardzo za miłą łączność. No i wesołych świąt ci życzę. Stefan Paweł 6, Olga Paweł Zofia, łamane przez 6. Tu Stefan Paweł 9, Roman, Barbara Ludwik. Birmingham na 20 metrach. Czekajcie, spróbujemy dostroić się. Wszystkiego dobrego również na dzisiejsze święto. Czy ogólnie na święta dla ciebie, swoich bliskich. Sierra Papa Nine, Romeo Bravo Lima. Sugar Papa Nine, Romeo Bravo Lima. QSL, could you repeat your call sign, please, again? Mexico 3, America, Florida, you're 5 and 5, QSL? Yes, QSL, you are 5 and 7, 5 and 7. Could you give me again my report for me? Okay, you're 5 and 5, Mexico 3, Alpha, Foxtrot, QSL? Yes, QSL, your call sign is Mexico 3, Alpha, Foxtrot. You are 5 and 7, 5 and 7, QSL? QSL 5 and 7, thank you. Dziękuję, QSL. Do widzenia, dziękuję. Alpha, Florida. Anglia, czyli mamy Anglię, super. Kolega z Anglii. I to na 15 metrach tutaj kolega wołał. Na 15 metrach, tak, 21 i 260 MHz. Dokładnie.
Pięknie, pięknie jest. Łączność z Anglią. Chorzów, Anglia. No około 1900 kilometrów. Nieźle, nieźle. I'm not sure about the call sign. Sierra Papa 9, Radio Lima, I think it was. Sierra Papa 9, Radio Lima. I am Oscar November 3, Golf Alpha Alpha. Operator name is Geert, Golf Echo Echo Radio Tango. I catch you 3x3, 3x3, 2x3. Yes, QSL, Oscar November 3, Golf Alpha Alpha, this is station Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima, Romeo Bravo Lima, report for you is 5x7, 5x7, QSL? QSL, QSL, Sierra Papa 9, Radio Bravo Lima, I got you 4x4 in the left transmission, I'm located near my Brussels, the capital city, QSL? Belgia, Belgia, pięknie. Mamy Anglię, Belgię, Niemcy i Polskę. Super. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Bravo Lima, again, call again. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. No copy, Bravo Lima, call again. Prefice. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Romeo Bravo Lima. Prefice, prefice. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Sierra Papa, again. Yes, Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Romeo Bravo Lima. Roger, Roger. Marek, good morning. 59 for you, Central Italy from Tuscany. My name is Massimo, Roger Marek. Tuscany. Your radio is 5 and your S is 7. So, 5x7, the same as you. Yes, but it's all good, understandable. A little bit of noise on the modulation, but that's it. Back to you. Thank you very much for 5x7. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Thanks for coming back to my call today. Your call singer is Mike, number 7, Charlie Echo Hotel. The operator's name is Clark, Charlie Lima Alpha Romeo Kilo Clark, 20 miles from the capital, Edinburgh in Scotland. You're a big single, 5 and 9, I'll eat coffee, Mike, number 7, Charlie Echo Hotel. Yes, QSL, thank you for 5-8 to 5-9 and I wish you happy Easter and all the best for you till the next meeting, 73. Yeah, thank you very much and 73, have a good Easter there in Poland. Okazuje się, że pasmo 20 metrów chodzi rewelacyjnie, pięknie się stroi. Zobaczcie, chwilka jest wystrojone, SWR na bardzo niziutkim poziomie praktycznie leży, no także nic, tylko się cieszyć. Kolega z Holandii, pięknie. Mamy Anglię, mamy Holandię, mamy Belgię, Szkocję, także rewelacja, rewelacja. No lecą te kilometry, znaczy lecą te fale przez te kilometry, przez te tysiące kilometrów i to jest piękne, nie? Stanowisko mam przygotowane, no i zobaczę, bo wiadomo, teraz jest no, czasu lokalnego 11.40, czyli 10.40 czasu uniwersalnego. Wiadomo, że poszczególne pasma inaczej, fale w poszczególnych pasmach inaczej się rozchodzą w zależności od pory dnia, od pory roku, także zobaczymy wieczorem. Jak na razie no to pasmo 20 metrów no to chodzi, stroi się najlepiej, także praktycznie wszystkie łączności, które mam, no to jest 40 metrów, dwie łączności, w 15 metrach mam jedną łączność rzeczywiście z kolegą z Belgii, no to nigdy chyba nie zrobiłem łączności w paśmie 15 metrów, no i reszta to jest 20 metrów, także no idealne chyba jak na ten typ anteny.
there, John. You have a bit weak to me at the moment. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Yeah, GSL, got you back. Better in the clear there. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. 5 and 8, Magic. Nice to hear you here in Scotland. Have a great weekend. 73s, bye bye. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Thanks for calling. Hello, my friend in Poland. You're 5 and 7 here, your first over. 5-7, the name here is Mike. Over. Over, over. Delta Golf 4, Delta Whiskey. This is Sierra Papa 9, Romeo Bravo Lima. Report for release 5x9. My name is Maciek. My Q2H is south of Poland. It's Chorzów City, near from Katowice Center. QSL? QSL, Maciek. Okay, yeah, thank you very much. I'll tell you now in short version what I use here. ICOM 76, 10 radio, Western Old, amplifier from Iskid. The Sugar Baker 220 is active here, 300 watt in the mount, very small drive, 300 watt out in a simple wire antenna, high-end pad antenna. Thank you very much and happy Easter for you and yours. Także sprzęt sprawdzony, wszystko działa, 20 metrów, linki na wędce daje radę, nie przeszkadzają linie energetyczne, no i z takiego miejsca sygnał spokojnie dolatuje do Włoch, do Belgii, do Holandii, do Anglii, do Szkocji, do Niemiec, także spokojnie można robić łączności i cieszyć się z tych łączności. No a następnym razem już wybiorę się pewnie tam do lasu, daleko w las i tam się gdzieś rozłożymy, ale zawsze mam już tą pewność, mam to sprawdzone, że wieczorami mogę się tu wygodnie rozsiąść i zapolować na jakieś odległe stacje, także tak też to działa, nie trzeba się zbytnio doktoryzować, trzeba po prostu próbować i próbować, testować, sprawdzać, no bo jak się tego nie zrobi, no to patrząc od razu na tą linię energetyczną bym powiedział, nie ma szans, no way, a jednak działa. Blokowiska, linie energetyczne, zakłady produkcyjne, QRM-y, a sygnał leci, leci i się nie ogląda. Fale jednak znajdą swoją drogę. No to tyle, jak na początek. Dzięki. A, no i życzę wam wesołych świąt wielkanocnych. Na razie, hej.